Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterra na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj mam chyba mem najbardziej wyjątkowy ze wszystkich. Anivia w końcu jest grana z innym regionem niż Wyspa Cienia. A mianowicie, gramy dzisiaj Freljord z Aniwią, mroźnym ptakiem z Ionią. Dlaczego? Bo pojawiła się nowa karta lokacji. Przepraszam, że tak się śmieję, ale słuchajcie, jest to tak zabawne połączenie. I co najważniejsze, ono powiedzmy, że działa, bo 30% win ratio, słuchajcie, no drogą nie chodzi, prawda? Taką talię otrzymałem od widza. Ja ją znam, widziałem, oglądałem, patrzyłem, jak się nią gra i słuchajcie, no jest zabawna, no ale żeby grać ją jakoś poważnie, no to raczej nie. Taki przyjemny memik, żeby zaskoczyć przeciwnika, oczywiście tego, który nie zna tego deku, prawda? Moi drodzy, dziękuję za deck jeszcze widzowi, subskrybentowi. Pamiętajcie, że jeżeli subskrybujecie mój kanał Twitch, macie prawo do wyboru jednego z trzech formatów. Ten akurat widz wybrał ten deck. Pamiętajcie, że możecie wybrać pojedynek na mnie oraz oglądanie waszych gier i dawanie rad. Moi drodzy, zapraszam na prezentację talii. Moi drodzy, pierwsze zaskoczenie. Wygląda to tak, no przyznacie sami, że nie jest tak często. Tylko 9 jednostek i tylko 3 bohaterów, bo gramy pod Aniwię. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale Aniwia, 6. runda, zadawanie fajnych obrażeń, ale co najważniejsze, ma ostatnie tchnienie. Ostatnie tchnienie zamienia ją w jajko. Natomiast słuchajcie, jeżeli mamy oświecenie, no to z jajka robi się Aniwia. Natomiast jeżeli mamy awans, zadajemy więcej przede wszystkim obrażeń przy ataku. Dlatego nie boimy się stracić Aniwię. Kiedy gracie na przykład Wyspę Cienia, możecie ją wskrzesić, prawda? Moi drodzy, dodatkowo gramy tutaj tak. Awar Osański, bo dobieramy karcioszkę, fajny bloker, kozak. Dwa. Przeznoberżysta i żeby leczyć, oczywiście był bloker. Tutaj jeszcze można powiedzieć, że jest ogon smoka, tak? Kolejny bloker. No ale przede wszystkim to jest zaklęcie. No i jednostkę macie też zwierzęcego. To jest nowiutka karcioszka. Ja jej nie lubię, nie uważam, żeby ona była silna, no ale słuchajcie, przy świeceniu ta karta miałaby 6-6, to już są fajne statystyki. No i daje wam pusty kryształ. Pusty kryształ, moi drodzy, daje wam także katalizator. Zobaczcie, że jest jedna tylko sztuka tego zaklęcia. Kończące oczywiście muszą tu być jedna tylko pułapka na smoki. Fajne tutaj obrażenia, wiadomo, kradzież życia, super sprawa. Negacja tylko jedna, lawina do czyszczenia, znak śmierci, żeby tutaj efemeryczność zagrywać, bardzo zabawną. Okej, szanujemy oczywiście. Dobieranie bohatera, bo Aniwia tutaj gra pierwsze skrzypce. No i czarny płomień. Słuchajcie, no nowa karta, najważniejsza w tym deku. Oczywiście razem z Aniwią, tak? Musimy tutaj postawić ich. Nie, Aniwia jest ważniejsza mimo wszystko, bo bez czarnego dacie radę wygrać, ale po prostu czarny wam bardzo, ale to bardzo pomaga. Zniewól sojusznika. Zniewolona karta jest usuwana z gry, powraca kiedy zniewalająca jednostka opuści grę. Co to znaczy? Że jeżeli ktoś zniszczy nam tę lokację, tam ta karta wróci do gry. I jak chcecie grać? Chcecie złapać jajko Aniwi? Kiedy, słuchajcie, zaatakujemy po raz pierwszy w każdej rundzie, przywołaj efemeryczną atakującą kopię tego sojusznika. I co się stanie? Moi drodzy, przywoła wam Aniwię na efemeryczności, która, jak wiecie, ma ostatnie tchnienie, co natomiast oznacza, że będziecie mieć 100% jajko, jeżeli przeciwnik tego nie skontruje. I robicie sobie więcej jaj. Zauważcie, że skoro macie takie zaklęcie, jak na przykład pułapka na smoki, to możecie zagrać to w obronie i dodatkowo przyzwać jeszcze jedno Aniwię efemeryczną, która będzie mieć jeszcze jedno jajko. Więc to jest ogólny zamysł. Te wszystkie karty, które tutaj są pozostałe, one służą tylko po to, temu, żeby się obronić i przetrwać do robienia tego combo. To nie jest oczywiście łatwe, to nie jest proste, ale my spróbujemy się zagrać. Podejrzewam, że gry będą długie. Nie wiem nawet, czy damy radę wygrać na agro, zależy od tempa i zależy, jak przeciwnicy dobrze będą grać. Ale my spróbujemy, bo deck jest naprawdę ciekawe i tu fajne rzeczy można robić. Zapomniałem tylko wspomnieć, że mamy tutaj brzaski i zmierzch. Tutaj oczywiście pod efemeryczność gramy Aniwię, tak żeby zrobić więcej tych jajek i więcej Aniwii. No i z całym stołem pełnym Aniwii po prostu wygrać grę. Moi drodzy, wąwóz składy też do kontroli, ale jakiś czas temu ta karta dostała nerfa, bo już nie daje 4 punktów zdrowia, tylko 2, żeby wyjść jakby na 0 i wyczyścić cały jakby stół. Moi drodzy, zapraszam was na giereczki, trzymajcie kciuki. Wspominałem wam już, że testowałem ten deck, znaczy testowałem. Widziałem, jak po prostu ktoś nim grał i grał bardzo ładnie. No i słuchajcie, to jest pierwsza zła wiadomość, bo Ryze jest, uważam, że lepszym late game'em od nas. Swoją drogą nagrałem dla was ten deck, był to bardzo ciekawy deck, także zachęcam bardzo serdecznie. Mamy Aniwię, Aniwię jest super. Nie wydaje mi się, że pokonamy Ryze'a. Dwójeczka, dobór Aniwię jeszcze jednej jest...
zawsze okej. Okay. Nie wiem za bardzo, jakie początkowe karty chcemy mieć. Na razie spróbujmy tak. Lawina bardzo fajnie tu wyczyści pana Mastera. O, teraz już w ogóle. Chciałem powiedzieć, że lawina, dorzucamy coś i Master kaplicę. Mamy też bardzo fajną czwórkę, żeby kontrować ewentualnie. No my tutaj nic nie zagramy, prawda? Na razie nie opłaca mi się tej dwójki grać. Wrzucimy mi tutaj Mastera, bo gra po przypływ, znamy temacik. Nie mamy jak grać. No to wolałbym chyba zostawić do ataku. Lawina w Mastera, tylko jednego pana. On na pewno będzie mieć zakręcie, więc tutaj nie opłaca się za bardzo tego grać. Nasz przeciwnik na nasze nieszczęście wie doskonale, jak gramy. Dobra, mamy trzy Anibie. Anibie z zamiennikiem pod Frostbite, ale myślę, że stracimy Anibie, wtedy będzie jajko i rzucimy kolejną Anibie. Jakby to jest mój plan. Na szczęście mamy też lawinę i będzie można grać wokół kontrowania Mastera. Jest pierwsza runa. Tempo mojego przeciwnika, słuchajcie, zauważcie, że on wie, czym gramy. On wie, czym gramy, bo nie rzucił ani jednej jednostki, nawet oka smoka, co jest bardzo ciekawe. I szczerze mówiąc, stawia go to w bardzo sympatycznej sytuacji. I zobaczcie, że kolega dobiera dobór kart i to jest rewelacyjna wiadomość dla niego. Ja dalej nie mogę tu nic grać, jak widzicie. Wolałem tutaj spotkać przeciwnika, który rzucałby karty na stół, a my te karty moglibyśmy... No właśnie, widzicie, co moglibyśmy. Musimy zaraz coś zagrać, bo potrzebujemy kart na stole. Dobrze byłoby... Druga runa, jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo ja nie mam tu niszczenia lokacji. I zobaczcie, że nawet nie da się zestunować w tempo Ryza. Ale Ryzu ewentualnie, jeżeli dorzuci kartę, no to wtedy ma przerąbane. Zastanawiam się, czy odłamy lodu tutaj nie grać chociaż. Dobrze, że Anivia w następnej rundzie. Zabrakło nam karty, która daje nam pusty kryształ, wtedy zagrałbym od razu to. Oj, trafił dwójkę ze wszystkich kart. Ajajaj. Bardzo niedobrze. Jeszcze jedna runa. Podświetlił akurat kolce. Zagrajmy sobie kolce. Kolce dlatego, że podświetlił. Ten psiku zrobił mu robotę, zobaczcie. No i jeszcze ma tutaj atak pod stuna. Bardzo inteligentnie gra mój przeciwnik. Widać ewidentnie, że wie, na czym ten deck polega i bardzo dobrze sobie radzi. Dobrze, że spalił w końcu kartę. Ja chcę już mieć Anivię na stole. Ja chcę coś robić z tymi Aniviami. Jak wycofam, mówi się trudno. Ja wycofania tu nie mam. Ja mam stuna. Możemy tylko jedną rundę, jeżeli Ryze będzie dorzucać karty. I tylko jedną rundę zagrać. No trafił mu się bardzo przyjemny matchup. Jakby dla was może on nie jest ciekawy, ale on jest ogólnie bardzo ciekawy, bo wygra ten, kto pierwszy zrobi tutaj fajniejsze karcioszki. Fajnie, że tu już rzucił karcioszkę. My tu zadamy jeden punkcik, może stun poleci. Bo tutaj chcę zadać obrażenie i zagrać lawinę. Ewentualnie, wiecie jak jest. Jeszcze zadać obrażenie, to jest dziwne. O, spodziewałem się, że inaczej to zagra. On po prostu chciał blokera, żeby to 3 nie zadziałało. Bardzo ciekawa sprawa. Problem jest taki, że kiedy zagram czarny płomień, to tutaj mój przeciwnik może dorzucić lokację, ale my chcemy dorzucić jeszcze jedną Anivię. Lepiej byłoby w następnej rundzie zagrać 4-5, ale chyba punktowo się nie wyrobię. Wyrobi się punktowo, rewelacja. Tylko mój przeciwnik, moi drodzy, może grać negację. On gra pod runy, bardzo mi się podoba, on wie zupełnie, jak grać tym deckiem. Piękno rzuca urok, szpony chwytają. Okej. Możemy to spokojnie blokować naszą Aniwią i wtedy zrobimy sobie jajeczko. Bo możemy. Wiecie, jajko, tutaj obrażenia, tak? Może tutaj lawinę dograć, żeby więcej było. Najpierw musimy zagrać na pewno... Kurczę, ta piąteczka jest taka ryzykowna. Druga runa. Za chwilę dogra runę, więc nie ma jeszcze Ryza, więc gra sytuacja, tylko my mamy wolne tempo. Dobra, spalił na pewno, słuchajcie, tak. Nasz kolega przeciwnik... Nie spalił, bo tutaj jest jeszcze ta jedna runa, co daje punkciki, więc musimy zagrać to wolniej. I może zagrać wycofanie. Ale pauza jest tutaj już niebezpieczna. No dobra, zaryzykujmy. Najwyżej wycofa, mówi się trudno. Wycofać lokację może. Jest Anivia, tu można zagrać. Tu zagramy drugą piątkę. Anivia w następnej rundzie. I mamy bardzo fajną sytuację na stole. Oprócz tego jednego straconego punkta. Szkoda, że mistyczny... Anivia wraca. Bardzo dobrze. I mamy za 2 punkty, by the way. Zagramy tutaj piątkę, bo chcę tutaj punktowo być w lepszej sytuacji.
To wycofanie go bardzo dużo kosztowało i to jest świetna wiadomość. Mamy blokera. On też ma blokerów niestety. Smok pamięta. Tylko z drugiej strony nie będę mieć Anivii. Dopiero w następnej rundzie zrobimy. Nie wiem dlaczego tak zagrał, bo przecież będziemy mieć zaraz combo. Bardzo dobrze. Na pewno zamienimy sobie, bo chcę dorzucić drugą Anivię. I byśmy mieli tutaj dwie Anivie i to jest bardzo dobra wiadomość. W następnej rundzie i tak mam oświecenie, więc tutaj mistycyzm już nie jest specjalnie dobry. Mogłem tam pauzować, w sensie mogłem nie blokować te 3-2, bo przecież tak trochę leczenie tu mamy. Więc nie wiem, czy to nie był błąd, mielibyśmy przewagę, ale poczekać tutaj na jeszcze jedną rundę. Mamy tylko jedną odpowiedź na Ryza. Cieszę się, że go on jeszcze nie rzucił, bo będzie dla nas dużym zagrożeniem. Najgorsze będzie to, jak rzucę tutaj Anivię zostanie wycofana, no bo tu będzie strata bardzo duża. Wycofał kartę. Bardzo inteligentnie zresztą, ale my powtórzymy tutaj trik i zagramy tutaj piątkę, ewentualnie taką piątkę. Bo to jest przewaga kart na stole. No niestety wróci mu punkty. No i zagrajmy. Lepiej piątkę taką niż taką, bo tutaj jest dodatkowy atak. Pamiętacie co wam mówiłem? Że przywołamy w obronie. No i negacja, zobaczcie. No i nie możemy tutaj zaatakować. No bardzo tutaj kosztownie gra mój przeciwnik. Mówiłem, że wie jak grać. Ale my na... wyjtowaliśmy negację, więc szanse na to, że ogłuszająca dłoń tutaj zadziała będzie bardzo okej. Zobaczcie, że ma awans tutaj. Musiałbym zmarnować 4, 4 i 2. Dobra, może słuchać Ryza. Zobaczymy zaraz. Lepiej byłoby tu Anivia, która ma awans i piątkę, nie? To byłoby bardzo dobre combo, ale nie wiem, czy się wyrobiły punktowo. Jeszcze jeden psikus na nasze nieszczęście. Oby nie wylądował w piątkę naszą pod pułapki, tylko jakąś lawinę poproszę. Wiekuista, opiekunka Freljordu! Jest już bardzo fajna Anivia. No tych jajek mamy bardzo mało, bo nie mogłem ich uruchomić, no taka jest prawda. Nie oczekujcie ode mnie cudów w takiej grze. Bo ja wam tych cudów nie pokażę. Okej. Wieczna zima! Spalił negację, zróbmy sobie przewagę kart na stole, zróbmy sobie pierwszą Anię, więc zaraz dorzucimy drugą i będzie super sytuacja. To ogłuszenie nic tutaj mu nie daje, bo i tak ta karta zadziała. Jeżeli zrobię open attack w następnej rundzie, to nie wygram gry. No nie przeszkadza to nam zupełnie, aczkolwiek ta karta zadaje obrażenia, powinien tutaj, bo to jest skończenie Nexusa, a to nie. No inteligentnie. Tu widać, że mój przeciwnik po prostu wie jak gra, wie jak grać na nas. Jajko Anivia go. Idealnie. Ryzykowne bardzo zagranie. Ale zmarnował jedną negację. Chyba, bo inaczej gry nie wygram. Nie wyobrażam sobie. Zaryzykuję wszystko na jedną kartę. Bo tutaj atak co prawda zrobi tyle. Dwa punkty obrażeń. Aczkolwiek powiem wam szczerze. Dwa punkty obrażeń. Tu zagranie wokół szóstki. Wybejtowanie zagrania. Nie mogę tutaj szóstki grać na razie. Mamy trzy dodatkowe punkty obrażeń, czyli muszę się obronić w następnej rundzie. Wieczna zima! Ryza dalej nie ma, to jest bardzo ciekawe. Patrząc na to, ile kart dobrał, to jest bardzo ciekawe, nie? Spróbujmy wybejtować zagranie, o którym myślę. Chodzi o to, że chcę wybejtować jakąś kartę, żeby móc później czwórkę zagrać na 100% w Ryza. To jest dla mnie bardzo ważne teraz.
ale myślę, że tutaj nie, mój przeciwnik, jeżeli faktycznie wie, co się święci. Druga negacja, bardzo ważna sprawa, bardzo ważna. Bo my gramy cały czas pod czwórkę, pamiętacie, co wam mówiłem? W ogóle podświetli nam tyle... To było ciekawe. Śnieg, wiatr i luz. Nie uważam, żeby ta pauza była tu specjalnie dobra. Jeszcze palenie kart. Zadziała mu leczenie Nexusa. No właśnie, zadziała mu to nieszczęsne... Jak blisko, prawda? Dwa punkty. On tu nic nie dogra. Ja tu dogram... Jeżeli dogram tu dwójkę, to nie będę mógł dograć. No ale gry tym nie wygram anyway. Jeśli tam są... Zmarnował dwie negacje, więc szanse na to, że tutaj dorzuca Ryza jeszcze są... Jeszcze są szanse na to, że dam radę się obronić. Ostrzeżcie wioskę! Ludzie zawsze będą wahali na imię Ryze! Jestem magiem ruch! Zobaczymy, czy teraz nam szczęście dopisze. No, tak nie może być! Tu musimy zagrać błyskawiczne zaklęcie. I to musi być Frostbite. Nie będę dłużej znosić. To jest jedyna opcja, żebyśmy wygrali tę grę. Ten Rajs nie może uderzyć. Nie wiem, co autor miał na myśli, bo cały czas mógłby tutaj zagrać wycofanie w Ryza i rzucić go jeszcze raz. Tylko, że bardzo dużo punktów poświęcił wcześniej, pamiętacie? Witaj! 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 Czy to jest na runny, koniec rundy? Zastanawiam się, czy chcę tutaj lawinę zagrać, bo ma jeszcze dużo punktów. Musi atakować. Za mało Anivi. Wprowadzam 12 ludzie. Punktów obrażeń. Widzicie, że mam za mało o 2. Tu potrzeba więcej o punktów obrażeń. Mogłem czwórkę zagrać, tylko że on by wtedy mniej się uleczył. Moglibyśmy to wygrać. Dobra, jedyny mój plan to jest taki. To jest mój jedyny plan, żeby wrócić do tej gry. Ciekawe, by the way. Duch nagradza tych, którzy słuchają. Nowa era! Budzi się duch. I jeszcze jedno wycofanie jest koniec gry, bo nie mam odpowiedzi na jego Ryza w drugie tempo. W górę!
I blokuje 4 punkty obrażeń. Przygotuj się. Ciekawe. Zastanawiam się, jak wrócić do tej gry, ale wydaje mi się, że to jest koniec. Czekam na dzień, w którym to wszystko się skończy. No i open, i tutaj przeciwnik mój wygrywa grę. Ja, słuchajcie, nie wiem, czy popełniłem błąd, może tam dwójkę może wypadałoby zostawić, żeby zagrać pod oświęcenie. Negacji nam zabrakło wcześniej, sami przyznacie. Może wygralibyśmy. Bardzo nieprzyjemny matchup nam się trafił. Myślę, że gdyby przeciwnik Ryza dobrał dużo wcześniej, on by tę grę wygrał. Nam po prostu zabrakło możliwości kontrowania tego Ryza. Wydaje mi się, że matchup trafił mu się doskonały. No, a byliśmy blisko zwycięstwa mimo wszystko. Jeszcze tam po drodze ten psikus niefortunny, prawda, co zwiększył, co podświetlił mu, więc się spodziewał. Moi drodzy, zapraszam was na drugą giereczkę. Słuchajcie, jak na razie nie udało mi się zrobić ani jednego combo, głównie dlatego, że gramy na control decki. Słuchajcie, ja gram na control decki, bo nie daj mi ani jednego agro. To jest w ogóle jakaś mieszanka. Tutaj może faktycznie nam się coś uda. Ale słuchajcie, do tej pory no tragedia. Tego mi brakowało wcześniej. Czwórka do kontroli, trójka do leczenia może być. Nie mamy aniwi, nie mamy kombosów po dwójkę i nie mamy też szóstki. Mamy za to totalne zadawanie obrażeń. Nadrobimy, także nie martwię się o to. Lurk? Ciekawe. Okej, bo Pike wzmacnia Kay, już rozumiem. No niestety. Wiecie jak jest. Nic nie zagramy tutaj. Myślę, że powinien dorzucić jedną karcioszkę. I tutaj open od razu. Jeżeli nie zagra tutaj ataku od razu, no to traci bardzo dużo na tym. Musi tutaj zagrać atak. Wznieście swe miecze ku słońcu. No i kolega błąd popełnia akurat duży. Chyba, że ma jeszcze dodatkowe karty za jeden. I ręka królewska. No tak mogło być. Powstanie poprzez bitwę. Ale 5 punktów to nie jest jeszcze aż tak dużo. W ogóle rulka nie złapało. Tu musimy już pauzę koniecznie grać. Ta trójka poczeka. Trudny matchup, trudny. Czwórka, piątka. Trójka tutaj nie robi nam problemu. No bo zagrał magnetyt, więc tutaj proponuje coś zagrać, tak? Nie mamy już lawiny. Mamy blokera. I mamy Frostbite'a. Frostbite jest bardzo dobry na Kayle, by the way. Za horyzont! Ten buffik odlatuje, idziemy na jeden. Nie mamy ani jednej animi. Ani jednego kryształu też, który dałby nam przewagę. Wiemy, że ma magnetyt, ale to nas nie urządza aktualnie. O, improwizacja na siebie, okej. Okay. Buffik z obserwacji, okej. Jeden jordlowy portal i całą geografię szlak trafia. I wytrzymało się tutaj rewelacyjne, jak widzicie, bo ja zadaję obrażenia, prawda? Nie mamy tutaj ani jednej karty do zagrania. Mam nadzieję, że da pauzę i wtedy sobie zagramy wokół Frostbite'a. Na razie to rozwiążę, zagram tu pod czwórkę. Frostbite zostaje, więc wszystko gra. Okej, nieźle, bo Frostbite dalej działa. Myślę, że zrobi open i popełni błąd. Myślę, że open. Byłoby łatwiej, gdyby miał aniwie, prawda? Jak na razie tylko spowolniam jego tempo grania, ale dopóki nie będzie aniwia combo szóstka, no to... Wiecie jak jest, nie? Miejmy nadzieję, że coś dorzuci. To jest tylko jedna karta.
Mam nadzieję, że jeszcze coś dorzuci, bo dwie. Rzeczywistość to tylko wytwór twojej jaźni, która nie pojmuje tego, co widzi, Gustasie! Okej, nie spodziewałem się tego zagrania. Ale tylko 5, na szczęście. 5 i 2. Jak popełni błąd, może zapomni o magnetycie. Jestem uzbrojony! Nie, pamięta, że magnetyt jeszcze jest. Dałem się wybejtować, kompletnie zapomniałem o tym zagraniu. Sytuacja robi nam się trudna, prawda? Ta wytrzymałość jeszcze jak na złość. Dalej nie mam Anivii. Ani dwójki, ani Anivii. Odegnam cię. Ty musisz zjąć ci barierę. Najlepiej chyba odłamkiem. Wiem, że to jest ryzykowne, ale musimy tak zaryzykować. Jak zrobię open, to mamy szansę. Mamy Aniwię. Wolałbym żeglować, ale tu też nie jest najgorzej. Jeżeli zagram Aniwię i zagram piątkę, to obawiam się, że punktowo się nie wyrobimy. To jest coś chyba największym zagrożeniem. Ty zwiększasz koszt. Jeżeli tu byłaby nieuchwytność na przykład? Oby nie stun. Chociaż stun też mu nie pomoże. Może złapanie? Z wyzwaniem? Nie mam odłamka już, jak wiecie. Tyle mamy? Robiło się już więcej z niczego. Na razie mam odpowiedź. I na to też mam odpowiedź. No mam odpowiedź, no 2-1 musi mnie uderzyć. No kiepsko to wygląda, ale muszę to zrobić. Tutaj koniecznie musimy dać Frostbite'a. Nie wygrasz. Chociaż Aniwia cię zabije w następnej rundzie. Twoje ataki są przewidywalne. No zobaczmy, czy mamy szczęście, czy nie. Wystarczy jeden buff i to jest koniec gry. Ale buffami na razie nie rzucał zbyt wiele, także nie rzucał zbyt wiele buffów. Huh, ledwo, zwłaszcza, że ma dalej Horaziego. Szóstka i działa. Próbujmy. Wieczna zima. Próbujmy, moi drodzy. Czyżby to był comeback wszechczasów do tej gry, czy nie? Jeżeli ma odpowiedź na moją Aniwię, no to jest... No właśnie, ma odpowiedź na moją Aniwię. Skopiuję tylko jajka. Tu jest spływ dalej. Nie mogę zagrać tutaj kopii w żaden sposób. Wpływ wygrywa mu grę. Tak blisko. Oj, tak blisko. Tak, miał jeszcze odpowiedź. Chciałem blokerów sobie przygotować, znaleźć Frostbite'a i wtedy można byłoby jeszcze grać, tak? Bo tu bloker, ale to nic z tego nie wyjdzie. Za późno ta karta, bardzo za późno. Słuchajcie, no mieliśmy szansę na zwycięstwo, no ale to jednak on narzucał nam tempo. Szkoda tej gry, myślę, no. Ale nic na to nie poradzę, moi drodzy widzowie. Druga porażka, ale raczej się spodziewałem, że tak ten deck będzie wyglądać. Aczkolwiek graliśmy na jakiegoś też mema. I nie daliśmy niestety mu rady. Ani razu combo nie siadło, zauważcie. Szkoda. Wiem, że gry były długie, ale combo nie siadło i jak to mówią, do 3 razy sztuka, prawda? Aatrox Kane to jest kolejny trudny meczap, bo przecież można zabijać na Aniwię, a jajka zresztą też. 4 jest zawsze spoko, zwłaszcza na Aatroxy i na takie głupoty. Jest 2. Ale wydaje mi się, że do 6 rundy to on nas powinien spokojnie pokonać.
No ale spróbujmy. Znowu nie dobieram nic, słuchajcie, pod kryształy. Dziwię się, że słuchajcie, to zaklęcie co leczy, jest tylko tak mało. No i też w poprzedniej grze popełniłem błąd, bo dałem się złapać na lurka, prawda? Oh, by the way. Oczywiście tu piątkę gramy, bo chcemy jak najszybciej mieć ten. I chcemy mieć jak najszybciej tutaj, wiecie co? Kryształy. Oświecenie. No na to odpowiedzi nie masz. Można tutaj. Widziałem ich w ciemności. Darkini. Nieodparta moc. Trójkę w ogóle grają. Rzadko spotykam ostatnio tę trójkę, szczerze mówiąc. Można tylko Frostbite'a zagrać, prawda? Wydaje mi się OP zagranie. Świetna kontra. Nie będzie przywołania smoczątka. O, to ciekawe zagranie, nie powiem. No i to nam psuje plany. Pozbądźmy się tej karty. Czy to można blokować dwójką? Będziesz słuchać swojego pana, jak ja słucham swojego. Wow. Muszę ją mieć. Musimy to blokować. Drapieżnik czy zwierzyna? Anivia w drugie tempo, nie mamy ani jednych obszarowych obrażeń, tylko Anivia. Anivia może dostać jeszcze bułę. Budzi się. Ale mamy Frostbite'a z drugiej strony. Nawet jak dostanie bułę, może uda się pod jajko zagrać. Tu myślę, że Ken się powinien pojawić. Ken będzie chciał się pozbyć tej karty. Na szczęście zmarnował wszystkie punkty. Tutaj będzie uderzenie więcej ciała. Jakże nierozsądnie. Czemu tak? Dziwne. Świat w kompletnym bezruchu. Wystarczyło, żebyśmy mieli lodowe kolce i powiem wam, że po herbacie mój przeciwnik. Ryzykowne, ryzykowne to było. Na pewno musimy zagrać tutaj bezpiecznie. Bardzo chciałbym tutaj wokół szóstki zagrać w następnej rundzie, ale obawiam się, że jedno uderzenie i zniweczy nam cały plan. No poza tym to będą jajka, które Kane będzie mógł cały czas łapać. Myślę, że to miało sens. Tylko jak chcemy zagrać kolejną rundę, ktoś mi powie? Nie zginę! Okej. Będzie druga Anivia. Za chwilę ewentualnie. Że zagram tak, to mi nie starczy na dwójkę i z Frostbite'a. Nic mi nie umknie. Tylko wojna przyniesie mi spokój. No to smurfastycznie. Ta karta umiera na 100%. Atrox jest zagrożeniem. No ale my mamy już więcej Anivii. Szkoda, że tu jest wytrzymałość. Naprawdę bardzo niefortunnie z tą wytrzymałością tutaj, prawda? Smok żyje. Atrox nie może blokować kart. Tutaj zabijamy. 4-2 też umiera. No i fajnie to wyszło. No ale co z tego, prawda? Nie. Tutaj zadajemy nic, dosłownie nic. Ale będzie Frostbite na Kaina w następnej rundzie i na Atroxa, jeżeli miałby zagrać zagładę.
Atroxa poświęca. O, właśnie. No to byłby dla mnie jedyny normalny blok. Dorwać ich. Jesteśmy o jeden punkt w plecy. O jeden. Ale słuchajcie, wydaje mi się, że dam zagrać Frostbite'a wokół Kaina, chyba że zrobię open. Zobaczymy. No to też jajko by się przydało, ale wtedy Kane miałby awans. Czy Kane awans tutaj byłby męczący? Kiedy by stracił też broń tutaj? Trudno powiedzieć, nie? Tutaj spokojnie można zagrać Frostbite'a. Im więcej ja nie wiem w następnej rundzie, tym lepiej dla nas. Tu będzie jajko złapane. No chyba warta gry świeczka, prawda? Przygotujcie się. Chyba warta. Buffa nie powinien mieć takiego, który by mu umożliwił. Frostbite'y są bardzo męczące. Nie zdążę pewnie tu jajka zagrać. Może zagra jednostkę, złapiemy i wtedy i tak nie będzie mógł tutaj ładnie pograć. Chodzi o to, żebyśmy nie stracili tych jajek. Otóż to. W następnej rundzie jedna karta, open, dziękuję, to jest koniec. I wygrywamy na metowy deck. Ale wiem, że akurat ta niewiadomo się sprawdza. No i siadło nam combo przede wszystkim, nie? Siadło nam combo. Dużo będzie jeszcze tych broni wymieniać? O co tu chodzi? Zagładę zobaczy, jak jest w plecy, kiedy jest Frostbite wrzenie. Zobaczymy, co dobierzemy, bo to dosyć istotne. Jeszcze jeden atak. Za ojczyznę! Tylko dwie Anivie. No mówi się trudno, a na pewno Atrox umiera, bo to jest 6 punktów. Ty niestety będziesz musiał uderzyć. Czy Kane ginie z samego? Tak jest, wujek umiera na. Na pewno chcę tu jakoś uderzyć. Jeżeli to będzie drugi Atrox, to warto tutaj zagrać. Zresztą zobaczymy, co zrobi. To był Atrox. Nareszcie, widzowie, słuchajcie, combo siadło, wygraliśmy na metowy deck, pokazałem wam, jak to powinno wyglądać dużo wcześniej. Trochę niefortunnie z pierwszą grą, bo graliśmy na coś bardzo takiego męczącego dla nas. Tak jak mówiłem, chcieliśmy mieć jakieś jednostki po drugiej stronie, chcieliśmy zadawać obrażenia, chcieliśmy się stakować, chcieliśmy uruchamiać Anivie. Nie udało się to. Natomiast w drugiej grze popełniłem błąd tam ewidentnie przy tym tokenie ataku. Za wcześnie po prostu rzuciłem kartę, tam powinna być pauza, powinienem być cierpliwy, ale nie byłem, bo nie lubię po prostu tego typu decków. Jeszcze raz powtarzam, jest to bardziej mem, jeżeli macie ochotę pograć pod te jajka z Ionią zamiast Wyspą Cieni, jak najbardziej można, proszę was bardzo, no ale słuchajcie, raczej nie zakładałbym tutaj dużej liczby zwycięstw. Po drugie, statystyki mówią same za siebie, widziałem tam 30 parę procent win ratio, to ogólnie jest dramat, moi drodzy. No ale widz chciał, widz wa, więc mam nadzieję, że wam się podobało i no i co, do następnego, jo.